Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny filmik. Tym razem testujemy sobie kolejną paletkę z AliExpress. Tym razem jednak jest to paletka droższa. Kosztowała 8,50. Czekam na nią około 2 do 3 tygodni, niedługo. Myślę, że max 2 tygodnie jakoś. I jest to paletka, którą można kupić i na AliExpress, i w niektórych krajach normalnie wchodząc do sklepów stacjonarnych, bo to jest firma OTWOO. Więc właśnie ja o tym nawet nie wiedziałam, ale właśnie dowiedziałam się na YouTubie, że ten sklep jest normalnie stacjonarny w różnych krajach. Także 8,50, paletka wygląda ślicznie, bardzo mi się podoba ten tutaj napis na przodzie. I widziałam swatche na internecie, wyglądały ciekawie. Także mam nadzieję, że moja mnie nie rozczaruje. Paletka w środku wygląda dokładnie tak, jak wyglądała na zewnątrz, czyli taka sama szata graficzna. W środku jest lusterko i folijka. Tak wygląda. Lusterko. Oczywiście ja mam przygotowane chusteczki, nie będziemy robić wszystkich swatchów. Mamy tu głównie takie kolory świecące, czyli coś, co lubię. Ale weźmy sobie na przykład... O Jezu, wow! Zobaczcie te brązowe. Te dwa brązowe przykładowo. Patrzcie się na to. No to jest po prostu petarda. Powiem Wam, ja nie mogę... Nie mogę po prostu... Ja widziałam, tak jak mówię, te kolory na necie, ale nie sądziłam, że one są aż tak dobre, bo ja naprawdę delikatnie naciskam na te kolorki. Może weźmy sobie tutaj ten violet z różem. Zobaczcie, kolejne dwa kolory. Wow. Zobaczcie tu. Zobaczcie na tą pigmentację fioletów. Przepiękną. Wykorzystuję sytuację, że jeszcze jest ładna pogoda, aby nagrywać na ogrodzie, bo później, wiecie, jak już będzie brzydsza pogoda, to pewnie mi się nie uda, także fajnie zmieniać scenografię za mną, jak nagrywam. Co tutaj Wam pokażę? Może tutaj te piękne zielone. O wow. O wow, zobaczcie. Ja już teraz Wam mogę powiedzieć, że ja widzę, że to będzie paletka... Nie wiem, gdzie mam to zrobić, może tu. Wow. Zobaczcie. Widzicie to? Po prostu ta jakaś tych cieni, kolorystyka jest po prostu mega rewelacyjna, naprawdę mega rewelacyjna. I ta paletka kosztowała bodajże 8,99. Ja Wam oczywiście dam linka pod spodem do niej i napiszę dokładnie, ile ja na nią czekałam. Ale naprawdę myślę, że to było max 2 tygodnie. Może ten szary z tym. Jezu, zobaczcie. Zobaczcie na to. I właśnie widziałam makijaże też wykonane tą paletką i były naprawdę przepiękne, naprawdę fajnie współpracowały cienie ze sobą, fajnie się blendowały, także ja myślę, że będę miała podobne odczucia, patrząc na to, jaka piękna jest ta pigmentacja. Może ten brązowy, złoty, przepraszam, z tym fioletem, zobaczcie, to nie ten, tylko ten i ten. Nie wiem już, gdzie mam to malować. Wow. Wow, zobaczcie na ten złoty, zobaczcie. Widzicie to? Jestem mega, mega zadowolona. Mega, mega szczęśliwa. Zaraz jeszcze sobie popatrzymy, bo teraz mniej więcej większość tych tutaj dwóch dolnych linijek sobie przeszliśmy. A chciałam zobaczyć te górne. Na przykład ten tutaj. Ten jasny. Już nie wiem, gdzie mam to robić, szczerze mówiąc. Tak, bardzo jaśniutkie jak zwykle, chociaż ten tutaj jest przepiękny. To są te dwa cienie, jasne, górne. I może zobaczmy sobie jeszcze tutaj te dwa ostatnie, ale już nie wiem, gdzie mam to robić. Może ten brzoskwinkowy. No ten to jest typowo... Ten tutaj jest typowym cieniem bazowym, także nie sprawdzam. Sprawdzimy sobie ten i ten teraz. Takie. Jak zwykle te matowe cienie nie są dla mnie aż tak. O, ale jaki porządny. Zobaczcie. To jest ten brązowy i ten. No wow. Powiem Wam, że jestem
mega, mega zaskoczona, bardziej niż myślałam, że mi się ta paletka spodoba. Jak widać, bardzo dużo muszę pocierać, aby ten cień zeszedł, także jakość cieni jest naprawdę, naprawdę dobra. Zaczyna się robić brzydsza pogoda, także pewnie zacznę się niedługo malować znowu trochę więcej i mam nadzieję, będę mogła zrobić znowu serię makijaży moimi paletkami albo coś w tym stylu, bo naprawdę, słuchajcie, paletka Darling firmy OTWOO jest naprawdę warta swojej ceny, nie tylko z moich teraz tutaj doświadczeń, jeżeli chodzi o swatche, ale też z YouTube, z wielu innych filmików na YouTubie, które oglądałam. Także filmik na szczęście wyszedł krótki. Lubię czasem takie krótkie filmiki wam nagrać, bo każdy w chwili przerwy sobie da radę zobaczyć i zdecydować, czy taka paletka się mu spodoba. Także jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo proszę, żebyście zrobili to teraz, tutaj wciskając ten przycisk subskrybuj. Każdy komentarz mile widziany, łapka w górę. Jeżeli dajecie w dół, to proszę napiszcie, dlaczego to będę wiedziała, co poprawić w swoich filmikach. A póki co żegnam się z wami. Ja myślę, że ten filmik wrzucę wam w poniedziałek. Także życzę wam miłego tygodnia i miłego dnia albo wieczoru, zależy o której godzinie to oglądacie. Także buziaki kochani, pa pa.